Wszystkim grającym, a także tym, którzy kiedyś grali w którąkolwiek część Heroes. To jest Might and Magic Heroes Online, czyli próba przeniesienia kultowej strategii z pc do świata rozgrywki MMO, albo próba wyciągnięcia kasy od fanów serii. Za taki wstęp, to chyba raczej nie dodam tych filmów na forum gry, a nawet jeśli, to mi je usuną szybciej niż je dodałem. Zmienione zostały dwa zadania, właściwie dodane dwa zadania, a jedno usunięte. W szepczących równinach Nie ma już zadania z poszukiwaniem skorpionów Natomiast są dwa zadania Których nie było wcześniej I to mnie wkurza, dlatego że w Heroesach Mój konik potrafił przebiec Z jednego rogu mapy na drugi Samemu znajdując drogę A tutaj trzeba im co pięć normalnie Przejściętych kroków klikać jak ma iść Ten ziomek wchodził w jakieś szemrane interesy I teraz go pokrzywdzili Ten też narozrabiał I teraz trzeba po nim sprzątać Zadania są proste, a konstrukcja cepa szkoda tylko, że ilość doświadczenia i kryształów z tych dwóch zadań jest mniejsza niż z tego jednego z szukaniem skorpionów, które zostało usunięte. Pierwsze polega na dotarciu do obozu i po śladach chociaż mnie to śladów stóp nie przypomina dojście do miejsca, gdzie znajdują się Towary z karawany. One są zaznaczone strzałkami na mapie i pojawiają się w różnych miejscach. Czasami trzeba iść na wschód, czasami na zachód. Przeciwnicy do pokonania nie są za silni. Nie są za silni, ale jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby uciekali, kiedy zostanie ich już niewielu. Jak się pozbiera już to, co tamtemu gościowi ukradli, to trzeba to odnieść. Tak w cudzysłowiu, te niby przywołane dziny, co uciekły i trzeba je niby zapakować z powrotem do lamp. Bywa, że są trzy, tak jak tutaj, bywa, że są dwa, czasami bliżej, czasami dalej tego miejsca, gdzie kolej zleca zadanie. No i oni tu też nie uciekają w przeciwieństwie do zwykłych oddziałów, ale on coś ściemniał, żeby rozróżniać iluzje od tych prawdziwych, więc być może wystarczy. Wygrać tylko jedną bitwę i zabrać tego prawdziwego, a reszta to iluzja. No i wnioskując po tym, co mówił Koleś, co zleca zadanie i tym, co tutaj ględzi ten dżin, wychodzi na to, że trzeba po prostu wybrać tego właściwego i tylko jego pozbierać. W jednym i w drugim zadaniu ci przeciwnicy to chodzące kości, które aż takim wyzwaniem dla gracza nie są, jeśli wcześniej już się trochę pograło. Nie uciekają, dlatego że to przeciwnik do pokonania. Z misji, a nie zwykły oddział, jak to się nazywało w Heroes'ach. Na przykład trójce, oddział neutralny. Także to tak tytułem uzupełnienia. I na razie.